składa ślubowanie, że odczytaniu roku ślubowania wyrażenia słowa ślubnego. Ślubowanie może być złożone w danym zadania, tak mi dopomóc Bóg. Panie Zbawcie, odczytuję razem. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Wierny Konstytucji i Prawom Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Thank you.
Szemonik w okresie między sesjami. Dziękuję bardzo. Przedstawi ją pan Andrzej Zdanowicz, zastępca burmistrza Szemonik. Pan burmistrz dzisiaj usprawiedliwił swoją nieobecność. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni radni, może przedstawię w imieniu burmistrza sprawozdanie z pracy zarządu burmistrza i zacznijmy od referatu finansów i rozwoju gospodarczego. Więc księgowano na bieżąco dochody, wydatki oraz realizowano przelewy środków z różnych tytułów listopada, grudnia 2018 roku w terminach określonych w dokumentach źródłowych. Zlecenie, umowa, zamówienia, noty. Przekazywano środki na realizację wydatków jednostek budżetowych, dotacji instytucji kultury za grudzień 2018. Uzgodniono zamknięcia miesiąca listopada 2018 z księgami podatkowymi i księgą główną. Przekazano w ramach dofinansowania zakupu podręczników uczniom wyprawka szkolna kwotę 3960 zł. Wypłacono stypendium szkolne w okresie wrzesień-grudzień 2018 roku dla 44 uczniów na łączną kwotę 17 769 zł 60 groszy. Uregulowano zobowiązania po zakończeniu inwestycji przebudowa przy ulicy Nowokościelnej w Mońkach na łączną kwotę 178 346 zł i 62 groszy. Uregulowano zobowiązania po zakończeniu inwestycji pod nazwą przebudowa ulicy Kolbego w Mońkach na łączną kwotę 121 425 zł i 60 groszy. Uregulowano zobowiązania po zakończeniu inwestycji przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kulesze na odcinku w kilometrach od 0 plus 0 do 249,7 metra na łączną kwotę 367 522,66 groszy. Uregulowano zobowiązania po zakończeniu inwestycji pod nazwą montaż kolektorów słonecznych w gminie Mońki etap drugi na łączną kwotę 2 252 149 zł i 76 groszy. Sporządzono i przesłano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego okresowe rozliczenie dotacji celowej oraz sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej według złożonych wniosków. Prowadzone jest postępowanie podatkowe za lata 2013-2017 w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 roku dotyczącego podatkowania budowli. Wydano decyzję dotyczącą odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w trakcie rozpatrywania wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej. Przygotowano do wysłania deklarację na podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportu dla około 200 osób prawnych, w podatku od środków transportowych również dla osób fizycznych posiadających samochody ciężarowe o ładowności powyżej 3,5 tony oraz ciągniki, przyczepy i naczepy. Wydano 5 decyzji umarzających zaległy podatek rolny i leśny od nieruchomości. W trakcie rozpatrywania jest podanie umorzenia podatku od nieruchomości. Wydano zaświadczenie o pomocy de minimis dwóm przedsiębiorcom korzystającym ze zwolnienia podatku od nieruchomości na podstawie uchwały. Na podstawie uchwały nr 41/326/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz zwolnienia w podatku od środków transportowych na podstawie uchwały nr 53/356/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w ramach pomocy de minimis. Sporządzono sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym ze zwolnienia podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na podstawie wyżej wymienionych uchwał i przesłano za pomocą aplikacji SHRIMP do Urzędu Ochrony
konkurencji konsumenta. Udzielono odpowiedzi na pisma dla instytucji takich jak Komenda Główna Policji, KRUS Białystok, KRUS Mońki, Komenda Powiatowa Policji w Mońkach. Referat Spraw Obywatelskich. Proszę Państwa, w okresie od 13 listopada do 7 grudnia zameldowano 42 osoby, wymeldowano 7 osób. Przyznano 6 kart dużej rodziny w wersji tradycyjnej, 3 karty w wersji elektronicznej. Jeżeli chodzi o referat gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami, prowadzona jest pomoc przy wypełnianiu deklaracji. Przyjęto, wprowadzono do wymiaru 72 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysłano 3 wezwania do złożenia wyjaśnień odnośnie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prowadzona jest weryfikacja złożonych deklaracji urodzenia i zgony mieszkańców. Na bieżąco zgłaszane są bezpańskie psy z terenu miasta i gminy Mońki do schroniska Greenhouse w Szczeczkowie. Systematycznie przekazywane są zmiany w deklaracjach dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej spółka z o.o. w Mońkach. Kontrolowane są szalety publiczne. Kwota wpłat od 1 stycznia 2018 roku do 30 listopada 2018 roku wyniosła 3824 zł. Prowadzona jest ewidencja faktur za energię elektryczną dla firmy Novum S.A. i PGE. Zostało wysłane zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację padłych zwierząt oraz na opiekę weterynaryjną. Podpisano umowy na świąteczną dekorację miasta. Termin realizacji do 6 grudnia już minął. Zakupiono iluminacje świąteczne, motywy świetlne na latarnie 9 sztuk oraz chodnika wysokości 5 oraz choinka o wysokości 5 metrów. Udostępniono informacje publiczne dotyczące utrzymania psów ras uznanych za agresywne oraz przeprowadzono zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu serwisowania urządzeń sanitarnych. Zostały przyjęte 142 wnioski do zabiegu w ramach akcji Kastracja. Ilość zwierząt podanych do zabiegu od 1 grudnia 2018 roku wynosi 123 sztuki. Kwota dopłat Związek Komunalny Biebrza 7347,63 zł, a gmina Mońki 6196,38 zł. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o realizację zadań z zakresu oświaty, więc w ramach przysługującego pracodawcom dofinansowania kosztów z tytułu kształcenia młodocianych pracowników w miesiącu grudniu burmistrz Mońek wydał 2 decyzje przyznające dofinansowanie wyżej wymienionych kosztów na kwotę 16 162 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Pracy. Burmistrz Mońek wydał 1 decyzję przyznającą zasiłek szkolny z tytułu zdarzenia losowego, śmierć ojca dla uczennicy zespołu szkół w Mońkach Szkoły Podstawowej nr 1. Zasiłek został przyznany w maksymalnej kwocie dopuszczonej przepisem prawa, to jest 620 zł. I w dniu 4 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Przyznawania Pomocy Finansowej w ramach Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w podległych gminie placówkach oświatowych. Świadczenie przyznawane jest na wniosek nauczyciela. Pomoc finansową otrzymało 14 nauczycieli emerytów na łączną kwotę 8300 zł. Jeżeli chodzi teraz, proszę Państwa, o referat organizacyjny, więc w okresie między sesjami zostały złożone rozliczenia dotacji udzielonych dla organizacji pozarządowych. Między innymi takie rozliczenie złożył Uczniowski Klub Sportowy, realizujący zadanie publiczne osiąganie wyników sportowych przez udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportu i lekkoatletyka. Sprawozdanie rozliczenie również złożył Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Neptun na zadania publiczne na fali Neptuna, Pływamy z Pasją, Młode Talenty Neptuna i Pływaj z Neptunem. Również, proszę Państwa, wprowadzono i prawidłowo przetworzono 28 wniosków w systemie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, w tym 2 nowe wnioski na założenie działalności gospodarczej, 12 wniosków o zmianę wpisu, 9 wniosków o zmianę z zawieszeniem działalności gospodarczej, 3 wnioski o zmianę ze wznowieniem działalności gospodarczej i 2 wnioski o zakończenie działalności gospodarczej. I również, proszę Państwa, wpłynął wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu, krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie gminy Mońki. Wniosek
przedsiębiorcy kontynuującego działalność. Obecna licencja ważna jest do 16 grudnia 2018 roku. Trwa procedura wydania koncesji. Referat gospodarki nieruchomościami i rolnictwa. Więc wydano dwa zarządzenia burmistrza w sprawach ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz spółki Idealam, polegającej na posadowieniu przełącza telekomunikacyjnego światłowodowego służącego do budowy szerokopasmowego dostępu do internetu nowej generacji w części nieruchomości położonej w Mońkach numer 1106 w Szalei Niepodległości stanowiącej własność gminy Mońki oraz numer 297/5 przy ulicy Sołackiego stanowiącej współwłasność gminy powiatu mońskiego. Proszę Państwa, tu chodzi o przełącze internetowe dla przedszkola w Szalei Niepodległości. Zawarto umowy notarialne na sprzedaż dotychczasowym najemcom 5 lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Mońkach przy ulicy Tysiąclecia 11a, Słowackiego 3, Słowackiego 5, Tysiąclecia 13, Kościelnej 30. Łączna powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali wyniosła 238 metrów i 4 centymetry kwadratowe. Z tytułu sprzedaży do budżetu wpłynęła kwota 138 576 zł i 22 grosze. Przy sprzedaży nabywcy skorzystali z bonifikat w wysokości 70%, 75% i 80% zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Przygotowano projekt umowy najmu na okres 4 lat dla firmy Markanda S.A. w Białymstoku na najem nieruchomości o powierzchni 27 m2 położonej w Mońkach przy ulicy Tysiąclecia, przyległej do wynajmowanej nieruchomości pod sklep Lewiata. W związku z dokonanymi podziałami gruntów gminnych podpisano dwa aneksy do umów na dzierżawę oraz najem nieruchomości gruntowych położonych w Mońkach. Działki numer 896/9 i działki numer 1112/5. Aneksy dotyczyły również waloryzacji czynszów, dodatkowo aktualnione na rok 2019, pozostałe czynsze najmu dzierżawy zgodnie z warunkami umowy. Zawarto umowę z geodetą uprawnionym na wykonanie podziału nieruchomości położonej we wsi Rybaki, oznaczonej jako działka 177/2. W związku ze śmiercią głównego najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy Alei Niepodległości 10 nastąpiło przepisanie umowy najmu na syna. W związku ze śmiercią głównego najemcy lokalu mieszkalnego nr 11 przy ulicy Wyzwolenia 18 w Mońkach nastąpiło przepisanie umowy najmu na córkę. Proszę Państwa, teraz referat gospodarki i inwestycji. Więc proszę Państwa, trwa w tej chwili procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w Mońki. Z dniem 30 listopada zakończone zostały pogłębione konsultacje społeczne dotyczące projektu konsultacji dokumentów planistycznych w podlaskich gminach. Projekt zmiany planu został przekazany do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, która miała posiedzenie w dniu 7 grudnia bieżącego roku. Następnie projekt planu zostanie przesłany do instytucji zewnętrznych do zaopiniowania uzgodnień. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki. Chodzi o miejscowość Rybaki, przekazana radnym do uchwalenia. Zmiana studium, projekt studium przekazany radnym do uchwalenia. Zmiana planu miasta w trakcie sporządzania zarządzenia burmistrza w sprawie zgłoszonych wniosków do projektu zmiany planu. Plan dotyczący ulicy Plater oraz ulicy Budnika, zakończenie etapu zgłoszenia wniosku do projektu planu. Plan dotyczący ulicy Malinowej w trakcie zgłaszania wniosków do projektu planu. Plan dotyczący osiedla Reja w trakcie zgłaszania wniosków do projektu planu. Plan osiedla Zachód w trakcie zgłaszania wniosków do projektu planu. Azbest. Od 2006 roku do 10 grudnia 2018 roku wpłynęło razem 66 wniosków. Jeden wniosek został wycofany przez właściciela nieruchomości. Jeżeli teraz chodzi, proszę Państwa, o referat GIE, również przeprowadzono 4 postępowania dotyczące wycinki drzew i krzewów na terenie miasta gminy Mońki. Przeprowadzonych jest 6 postępowań dotyczących wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Mońki. Prowadzone jest postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowych o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, odbudowie, przebudowie budynku produkcyjnego o 18 kategorii obiektu budowlanego zlokalizowanego na działkach
o numerach geodezyjnych 1329/1 i 1329/3 położonych w Mońkach przy ulicy Szkolnej 23 gmina Mońki. Zaopiniowano plan ruchu Zakładu Górniczego w Świerzmieniach. Jeszcze, proszę Państwa, jeżeli chodzi o inwestycje, dokonano odbioru końcowego stacji pomiarowej zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, która została zamontowana na dachu szkoły podstawowej nr 1 przy ulicy Planetarnej 13 w Mońce. Wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z umową wyniosło 129 150 zł. Proszę Państwa, jeszcze również informacje z referatu finansowego rozwoju gospodarczego. Łącznie zaksięgowano 15 009 wpłat bankowych za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem podziału na nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane z MONiK oraz gminy. W miesiącu listopadzie 2018 zaksięgowano wpłaty na kwotę 127 840,58 zł, a od stycznia 2018 zaksięgowano wpłaty na łączną kwotę 1 495 314 zł 41 groszy. Od stycznia 2018 sporządzono i wysłano 629 upomnień oraz 215 tytułów wykonawczych. Zarejestrowano 78 spraw dotyczących egzekucji. Jeżeli teraz chodzi o referat organizacyjny i o nasz sztab zarządzania kryzysowego, wysłano zawiadomienie do wojewódzkiego komendanta uzupełnienia w Białymstoku o reklamowaniu z urzędu radnych obecnej kadencji Rady Miejskiej w Mońkach. Wysłano zawiadomienie do wojskowego komendanta uzupełnienia w Białymstoku o ustaniu przyczyn reklamowania radnych z poprzedniej kadencji Rady Miejskiej w Mońkach. Wydano 5 decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych na rzecz obrony, polegających na funkcji kuriera do doręczenia kart powołania w ramach akcji kurierskiej na rzecz Urzędu Miejskiego w Mońkach. Przeprowadzono w Zespole Szkół w Mońkach, w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Kuleszach kontrolę problemową na temat oceny wiarygodności sprawozdań budżetowych. Przeprowadzono w niepublicznym przedszkolu Bajeczka kontrolę problemową na temat prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji z budżetu gminy. Zostały przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Mońkach kontrole dotyczące przestrzegania pracy pracowników. I została przeprowadzona w referacie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mońkach kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników Urzędu Miejskiego w Mońkach, w tym wykorzystanie urlopów. Referat jeszcze organizacyjny. Zakończyła się procedura w zakresie wspólnego postępowania na dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej na 2019 rok. W przetargu wzięło udział 14 gmin oraz 2 starostwa powiatowe. Są to gminy Janów, Goniąc, Janów, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Kobylin, Bożymy, Krypno, Mońki, Sidra, Sokółka, Suchowola, Tykocin, Wysokie Mazowieckie, Zawady i starostwo Monieckie i Wysokie Mazowieckie. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę Tauron, siedzibą w Krakowie, z ceną jednostkową. I tu, proszę Państwa, proszę słuchać. Oświetlenie uliczne, cena brutto za 1 MWh 443,66 zł. Poprzednia, obowiązująca cena jest 250,76 zł, czyli wzrost 77%. I cena energii za megawattogodzinę, jeżeli chodzi o obiekty i budynki, 443,66, czyli taka sama jak za oświetlenie, natomiast do tej pory była 274,65 zł, podwyżka 61,5%. I proszę Państwa, również informacje burmistrza z działalności między sesjami. Pozwólcie, że przeczytam jako w osobie pierwszej. Wziąłem udział w uroczystym ślubowaniu klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach. Uczestniczyłem w posiedzeniach Zarządu Związku Komunalnego Bierza Zabielu. Odbyłem robocze spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Rejon Białystok w sprawie rozwoju linii gazowniczej na terenie miasta. Wspólnie z panią kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w imieniu prezydenta RP dokonaliśmy uroczystego wręczenia medalu za długoletnie pożycie małżeńskie wszystkim jubilatom z terenu gminy Mońki. Przeprowadziłem rozmowę z przedstawicielami Klubu Ziemi Monieckiej z Chicago na temat możliwości realizacji inicjatywy lokalnej związanej z Moniecką Polonią w Chicago.
W imieniu własnym Rady Miejskiej oraz całej społeczności monieńskiej złożyłem życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Uczestniczyłem w podsumowaniu 17. Powiatowego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Plastycznej w Miejskim Ośrodku Kultury. Wziąłem udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mońkach. Spotkałem się z przedstawicielem Białostockiego Stowarzyszenia Alzheimera w sprawie wsparcia w realizacji zadań statutowych tejże organizacji. Przeprowadziłem rozmowy konsultacyjne z członkami grup gmin związanej z realizacją idei lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości. Spotkałem się na roboczo z komendantem policji oraz przewodniczącym Rady Powiatu w sprawie ufundowania sztandaru dla Powiatowej Komendy Policji w Mońkach. Wziąłem udział w wojewódzkich obchodach Barbórki zorganizowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa rejon Białystok. Na zaproszenie zarządu Koła Monieńskiego Polskiego Związku Niewidomych wziąłem udział w uroczystym spotkaniu bożonarodzeniowym. Wspólnie z Monieńskim Ośrodkiem Kultury przeprowadziliśmy akcję Mikołajki w monieńskich przedszkolach. Przeprowadziłem robocze spotkanie z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie realizacji projektu unijnego Ja w Internecie. Wspólnie ze wszystkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi zorganizowaliśmy zbiórkę na rzecz osoby zarejestrowanej w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Mońkach przed drugą sesją. Na bieżąco przyjmowałem mieszkańców gminy i miasta Mońki oraz wykonywałem inne obowiązki wynikające z urzędu burmistrza. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy są pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu kolejnego naszych obrad. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Mońki na rok 2018. I przedstawi go nam pani Ewa Stolarczuk, skarb gminy. Bardzo proszę. Wysoka Rado, zebrani goście. Jeżeli chodzi o wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, są to zmiany po stronie dochodów, jak i zmiany po stronie wydatków. Pani Ewa, możemy poprosić do mikrofonu. Po stronie dochodów jest to zwiększenie o kwotę 192 500 zł. Po stronie wydatków jest zmniejszenie planu o kwotę 64 000 zł. I ta kwota w wysokości 256 500 zł jest zaangażowana po stronie wydatków. Jest to zwiększenie dochodów i przeniesienie między planem wydatków. Jeżeli chodzi o zwiększenia, 64 tysiące zwiększa się dotacje dla niepublicznego przedszkola, dlatego też zmienia się załącznik do uchwały budżetowej, do dotacje udzielone z budżetu gminy Mońki na 2018 rok i po wprowadzonych zmianach budżet dochody ogółem 59 801 106 zł. I wydatki 61 129 053 zł. Dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt ten był opiniowany na posiedzeniach komisji. Będę prosiła przewodniczących komisji o podanie opinii. I tak poproszę o opinię Komisji do spraw planowania budżetów i finansów. Przedstawi ją pani Barbara Sajkowska, przewodnicząca tej komisji. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo. Komisja do spraw planowania budżetu i finansów na posiedzeniu w dniu wczorajszym pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji do spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego i przedstawi ją nam pan Krzysztof Sienkiewicz, przewodniczący komisji. Pani przewodnicząca, wszyscy zebrani goście. Komisja do spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w dniu wczorajszym pozytywnie uchwaliła dany projekt ustawy. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji do spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej. Przedstawi ją nam pan Paweł Dąbrowski, przewodniczący komisji. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo. W dniu wczorajszym Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Poproszę również o opinię Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu. Przedstawi ją nam pani Agata Bogdańska, przewodnicząca komisji. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2018 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, słucham Państwa. Nie widzę. Zatem przejdziemy do głosowania. Będziemy głosować projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Mąki na rok 2018. Państwo radni otrzymaliście wszyscy projekt dużo wcześniej, tak był omawiany, więc dzisiaj go nie będę Państwu przedstawiała. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem naszych obrad jest projekt uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości. Przedstawi go nam pani Marianna Jabłońska, inspektor do spraw wymiaru podatków. Bardzo proszę. Poproszę o mikrofon dla pani. Zostały państwu przedłożone dwa projekty uchwał. Pierwszy projekt zakłada wzrost stawek podatkowych w porównaniu do stawek obowiązujących w 2018 roku o 2%. Drugi zaś projekt wzrost o 2,3%. Wzrost dwuprocentowy, ewentualnie 2,3% stawek podatkowych nieznacznie spowoduje wzrost kwotowy. I tak dla poszczególnych rodzajów nieruchomości podam, iż przy wzroście dwuprocentowym proponuje się stawkę dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,92 groszy od 1 metra kwadratowego, przy wzroście 2,3% 0,93 grosz złoty od 1 metra kwadratowego, w 2018 roku stawka wynosiła 0,90 zł. Grunty pod wodami 4,71 zarówno w jednym i drugim projekcie. Stawka w 2018 roku obowiązywała 4,63 zł. Grunty pozostałe w jednym i drugim projekcie stawkę proponuje się 0,25 zł od 1 metra kwadratowego. W roku obecnym stawka wynosiła 0,24 zł. Dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,09 zł od 1 hektara, to w jednym i drugim projekcie stawka jest taka sama. Budynki mieszkalne 0,44 zł od 1 metra kwadratowego, w obecnym roku stawka wynosiła 0,62 zł. Budynki związane z działalnością w projekcie dwuprocentowym stawkę proponuje się 21,72 zł, w drugim projekcie 21,78 zł, a więc wzrost o 43 i o 49 zł. Groszy. Groszy, tak. Budynki związane z materiałem siewnym w jednym i drugim projekcie stawkę proponuje się 10 zł 98 groszy. Obecna stawka wynosiła 10 zł 80 groszy. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,61, 4,62, obecna stawka stanowiła kwotę 4,51. Dla budynków pozostałych w projekcie dwuprocentowym 5,85 proponuje się stawkę, w 2,3% 5,87, a w obecnym roku stawka stanowiła kwotę 5,73 zł. Przyjmując wzrost dwuprocentowych stawek na 2019 rok, planuje się, iż do budżetu gminy z tego źródła wpłynie 5,072,416 zł, a więc więcej o 90 708 zł
w porównaniu do roku obecnego. Przy wzroście stawek 2,3% planuje się, że do budżetu wpłynie 5 087 654 zł, a więc więcej w porównaniu do roku 2018 105 946 zł. Różnica między stawką 2 i 2,3 stanowi kwotę 15 238 zł. Dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, proszę. Dziękuję bardzo. Projekt ten był opiniowany. Projekty te były opiniowane na komisjach i komisja. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Klub Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwny podnoszeniu jakimkolwiek podatkom. Uważamy, że w pierwszym roku tego nie powinniśmy robić. Nie są to takie duże tam wzrosty między tym, co było, oczywiście, więc tam 90 tysięcy uważamy, że znaleźć należy gdzieś te pieniądze z innych, tak, z innych źródeł. W pierwszym roku podnoszenie podatku uważamy za rzeczą jakąś taką nieamoralną, żeby tak powiedzieć. Zobaczymy, w jaki sposób będzie przebiegało ten cały rok i wtedy będziemy myśleli. Także Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie przeciw głosował. Przejdziemy do projektu uchwały. Były dwa projekty. Komisje opiniowały nad drugim projektem uchwały. I bardzo proszę o opinię Komisji do Spraw Planowania Budżetu Finansów. Poproszę panią Wysajkowską, przewodniczącą komisji. Dziękuję. Komisja do Spraw Planowania Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu wczorajszym pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały jednomyślnie, jednogłośnie wczoraj. Drugi projekt uchwały. Drugi projekt oczywiście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Opinię Komisji do Spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego przedstawi pan Krzysztof Sienkiewicz. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Komisja do Spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Drugi projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Opinia do spraw Komisji Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej przedstawi pan Paweł Dąbrowski. Bardzo proszę. Komisja do spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie w dniu wczorajszym projekt uchwały. Drugi. Drugi. Tak, dziękuję bardzo. Opinia Komisji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu przedstawi go nam pani Agata Bogdańska, przewodnicząca komisji. Bardzo proszę. Komisja do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu w dniu wczorajszym pozytywnie zaopiniowała drugi projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Chciałabym tylko nadmienić dla państwa, że drugi projekt to jest podniesienie podatku o 2%. Tak, były dwa projekty, jeden 2 i 3%, drugi 2%. 2 i 3 to jest podana inflacja, jaka wystąpiła w tym roku. I tak zanim przejdziemy do głosowania, te pieniądze no gdzieś w budżecie muszą być. Sama energia elektryczna, słyszeliście państwo, o ile wzrośnie, i te pieniądze trzeba w budżecie gdzieś znaleźć. Także tyle mojego komentarza. Dziękuję bardzo. Przechodzimy. A przepraszam, otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Co roku. Podwyżka są o inflację lub mniej niż o inflację jest co roku. Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos? Nie ma. Zatem przejdziemy do głosowania. Z tego względu, że komisje już nad projektem pierwszym nie opiniowały, ponieważ drugi projekt dostał opinię pozytywną, przejdziemy od razu do głosowania nad projektem uchwały drugim. Jest to uchwała numer 2/17/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Państwo radni, proszę o głosowanie.
Głosowało 15 radnych. Jedenastu radnych było za, 4 przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Projekt uchwały w sprawie zmian w programie współpracy gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Przedstawi go nam pan Andrzej Zdanowicz, zastępca burmistrza. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Do mikrofonu poprosimy. Proszę państwa, co roku gmina powinna uchwalać program współpracy z organizacjami pozarządowymi. I również w tym roku taki program został uchwalony uchwałą nr 53/358/18 w dniu 18 października 2018 roku. Akurat mieliśmy pecha, bo 24 października 2018 roku zmieniło się rozporządzenie, które reguluje proces uchwalania takiego programu. Dlatego też musimy obowiązującym obecnie w programie zmienić tylko samą podstawę, ponieważ sam program się nie zmieni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt ten był opiniowany na Komisji do Spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej i opinię tej komisji przedstawi nam pan Paweł Dąbrowski, przewodniczący komisji. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, w dniu wczorajszym Komisja do Spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do dyskusji. Słucham państwa. Są jakieś pytania? Nie widzę. Zatem przejdziemy do głosowania. Uchwała numer 2/18/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w programie współpracy gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Proszę o głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem naszych obrad jest projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Mońkach wchodzących w skład Komitetu Rewitalizacji i przedstawi go nam pan Andrzej Zdanowicz, zastępca burmistrza. Bardzo proszę. Coś nie tak z mikrofonem. Szanowni radni, gmina Mońki posiada program, gminny program rewitalizacji gminy Mońki, który został uchwalony w roku 2017 i również, proszę państwa, nad programem, nad realizacją tego programu czuwać powinien Komitet Rewitalizacji. W skład takiego komitetu wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, przedstawiciele Rady Miejskiej w Mońkach, przedsiębiorców, mieszkańców z obszaru rewitalizacji. W imieniu Rady Miejskiej w Mońkach w komitecie zasiadali pan Buńkowski i pan Moniuszko. W związku z zakończeniem przez nich pełnienia funkcji Rady Miejskiej, ich udział został wygaszony i w związku z tym nowa Rada powinna wskazać dwóch kandydatów. W trakcie prac komisji wczoraj została wskazana pani Bogdańska, dobrze mówię, i pan Sienkiewicz. I bardzo bym prosił o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Pani Agata Bogdańska, oczywiście wyraziła Pani zgodę, tak? Pan Krzysztof Sienkiewicz, wyraził Pan. Przejdziemy do opinii komisji. Komisja do spraw planowania budżetu i finansów i przedstawi ją nam Pani Barbara Sajkowska, Przewodnicząca Komisji. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Komisja do spraw budżetu, finansów, planowania również na posiedzeniu w dniu wczorajszym pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja do spraw rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego. Przedstawi ją Pan Krzysztof Sienkiewicz. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Komisja do spraw rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Opinia do Komisji do spraw rodziny, oświaty, kultury i opieki społecznej. Pan Paweł Dąbrowski, bardzo proszę. Komisja do spraw rodziny, oświaty, kultury i opieki społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w dniu wczorajszym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Opinia do Komisji do spraw bezpieczeństwa publicznego, zdrowia i sportu. Pani Agata Bogdańska, bardzo proszę. Komisja do spraw bezpieczeństwa publicznego, zdrowia i sportu w dniu wczorajszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przejdziemy do głosowania nad uchwałą numer 2/19/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Mońkach wchodzących w skład Komitetu Rewitalizacji. I tutaj pozwolę sobie przeczytać. Paragraf pierwszy. Wyznacza się następujących przedstawicieli Rady Miejskiej w Mońkach do składu Komitetu Rewitalizacji. Pani Agata Bogdańska i pan Krzysztof Sienkiewicz. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mątnik. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę państwa radnych o głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem naszych obrad jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok. Przedstawi go nam pani Jolanta Molska, pełnomocnik konsultant Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mońkach. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mońkach przygotowała i przedłożyła Państwu Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. Program ten został skonstruowany po przeprowadzeniu wnikliwej analizy i takiej diagnozy problemów społecznych, które występują w naszej gminie, a także zasobów. Podstawą prawną do pracy Gminnej Komisji i realizacji tego programu stanowią dwie ustawy. Ustawa o przeciwdziałaniu, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii. Zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem problemów alkoholowych są zadaniami własnymi gminy. Sposób realizacji dość szczegółowo żeśmy Państwu opisali w tym programie. Środki budżetowe, które są przeznaczone na realizację tego programu, pochodzą od podmiotów gospodarczych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i środki te mogą być tylko przeznaczone na realizację właśnie działań związanych z profilaktyką. Jeżeli środki w danym roku budżetowym są niewykorzystane, przechodzą na rok następny uchwałą. Jeżeli są jakieś pytania do tego programu, to proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję do spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej i przedstawi ją nam pan Paweł Dąbrowski, przewodniczący komisji. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Komisja do spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej w dniu wczorajszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zatem przejdziemy do uchwały. Uchwała numer 2/20/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 12 grudnia
2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok. Bardzo proszę. Myślałam, że się pomyliłam, bo taki rumor się zrobił. Zatem przechodzimy, Szanowni Państwo, do głosowania. Proszę o głosowanie. Głosowało 15 radnych. Projekt, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem naszych obrad jest projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Mońki. I przedstawię ten projekt Państwu ja. Szanowni Państwo, poprzednia uchwała Rady Miejskiej jest z 12 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia diet radnych. Obecny projekt, który został przedłożony Państwu radnym, ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę przysługującą radnemu. Dotychczas były wypłacane diety za obecność i za pracę potwierdzoną w liście obecności. W tej chwili jest to, będzie propozycja jest diety zryczałtowanej, gdzie radny będzie mógł być nieobecny na obradach po złożeniu odpowiedniego usprawiedliwienia. Przy braku usprawiedliwienia ten ryczał będzie pomniejszony o 100 zł. Przedstawię Państwu propozycję. Przewodniczący Rady w wysokości, ryczał w wysokości 1500 zł. Wiceprzewodniczącemu Rady w wysokości 700 zł. Przewodniczącym stałych komisji Rady w wysokości 700 zł. Radnym w wysokości 600 zł. Niezależnie od tego, ile razy sesja w miesiącu odbędzie się, niezależnie od tego, ile razy będą odbywały się komisje. Jedna kwota. Tak. Sołtysom ustala się dietę w wysokości 100 zł. Znaczy nie ustala się, propozycja. Nie, jeszcze nie daliśmy. Podstawą do wypłaty diety przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy jest lista obecności i faktyczne uczestnictwo w posiedzeniu rady. Dobrze. Projekt ten był opiniowany na komisjach i tak poproszę o opinię Komisję do spraw planowania budżetu i finansów. Przedstawi go nam pani Barbara Sajkowska. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Komisja do spraw planowania budżetu i finansów na posiedzeniu w dniu wczorajszym pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisję do spraw rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego. Poproszę pan Krzysztof Sienkiewicz. Szanowni Państwo, Komisja do spraw rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego w dniu wczorajszym pozytywnie zaopiniowała powyższą uchwałę. Dziękuję bardzo. Opinię Komisji do spraw rodziny, oświaty, kultury i opieki społecznej. Pan Paweł Dąbrowski, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Komisja w dniu wczorajszym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Opinię Komisji do spraw bezpieczeństwa publicznego, zdrowia i sportu przedstawi go nam pani Agata Bogdańska. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Komisja do spraw bezpieczeństwa publicznego, zdrowia i sportu w dniu wczorajszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, do mikrofonu proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo,
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że diety to nie jest wynagrodzenie za pracę, tylko rekompensata utraconych zarobków z tytułu nieobecności w pracy lub rekompensata poniesionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji radnego. I dlatego w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości składam propozycję drugiej uchwały z nowymi dietami. I tak, według propozycji Prawa i Sprawiedliwości radnym proponujemy 500 zł. Jest to 44 zł podwyżki w stosunku do obecnie obowiązującej diety. Przewodniczącym stałych komisji proponujemy 550 zł. Jest to 56 zł podwyżki. Wiceprzewodniczącym rady proponujemy 600 zł. To jest 30 zł podwyżki. Przewodniczącemu proponujemy 1000 zł. Jest to 672 zł obniżki. Sołtysom, doceniając ich rolę, funkcję jako łączników pomiędzy organem gminy a mieszkańcami sołectw, proponujemy 150 zł diety. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie swojego projektu. Szkoda, że Państwo nie przedstawiliście go wczoraj, gdy obradowały komisje. Jest duże znaczenie. Słucham Pana. Czyli istnieje możliwość zorganizowania przerwy, zrobienia posiedzenia komisji i zaopiniowania ewentualnego lub nie projektu uchwały. No istnieje taka możliwość, ale tak jeszcze odniosę się, zaraz chwilę skonsultujemy, tak, co dalej robić, ponieważ Państwo nas zaskoczyli tą opinią. Liczyliśmy na to wczoraj, kiedy był czas na dyskusję. Nie, ja rozumiem. Wczoraj Państwo nie głosowaliście, wstrzymaliście się od głosu, ale nie było tej propozycji. Wczoraj był czas na to, żeby nad tym dyskutować, ale dobrze. Ja tylko tak odniosę się do Pana jeszcze. Pan mówi o podwyżkach, o obniżkach. W zryczałtowanym kwota 600 zł jest, czy sesja jest jedna, czy jest ich trzy. Jeżeli w miesiącu zdarzy się, że są dwie sesje albo trzy, przy poprzednich stawkach otrzymywali radni większą kwotę. Tak? Jeżeli jest za udział, było, za udział w sesji było i na przykład udział w dwóch komisjach 450 zł z groszami, nie pamiętam dokładnie dzisiaj. Jeżeli tych sesji było dwie, to proszę sobie policzyć. Tak? Czyli to jest już 900 zł ponad. Jeżeli było tak, że były w miesiącu trzy sesje i trzy razy komisje, więc będzie wielokrotność tej kwoty. W tym naszym projekcie 600 zł jest kwotą zryczałtowaną bez względu na to, ile tych sesji w miesiącu odbędzie się. Nie uważam tego za jakąś drastyczną podwyżkę. Bardzo proszę. Tak, będzie. W tym miesiącu na przykład będzie jeszcze jedna sesja opłatkowa. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Tak, zgadza się. Ja zapomniałam dodać, że te obliczenia zrobiłem, przyjmując, że jest jedna sesja w miesiącu. Zgadza się, że czasami wpadają dwie, trzy. Ale żeby zobrazować tutaj wszystkim obecnym na sali, przyjąłem takie wyliczenie na podstawie jednej sesji, żeby wskazać, jakie są podwyżki w pieniążkach. Nasze też są diety zryczałtowane. Dlatego też apeluję o zorganizowanie przerwy i zwołanie posiedzenia komisji w celu zaopiniowania lub nie naszego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ogłaszam. A, musimy głosować teraz na sesji. Czy ten wniosek złożony przez Pana? Przerwę. To żeby przygotować głosowanie w sprawie przyjęcia formalnego wniosku radnego, musimy zrobić krótką przerwę, żeby wprowadzić do programu. Już teraz pani przewodnicząca trzeba zgłosić przerwę. Ale przepraszam, nie muszę. Żeby przygotować wniosek formalny. Muszę, tak? Musimy przygotować slajd. Ile minut Państwo potrzebują? Ogłaszam 10-minutową przerwę.
Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy obrady drugiej sesji Rady Miejskiej w Mońkach. Na wniosek złożony przez Państwa Radnych z Prawa i Sprawiedliwości musimy przyjąć do porządku obrad ten projekt uchwały. Czyli wniosek o przyjęcie do porządku obrad drugiego projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Mońki. Głosujemy o przyjęcie do porządku obrad. Nie nad uchwałą, tylko o przyjęcie do porządku obrad. Proszę Państwa Radnych o głosowanie. Głosowało 15 radnych. Pięć głosów za, 10 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada Miejska nie przyjęła do porządku projektu tego uchwały. Woli komentarza, Szanowni Państwo. Takie działania troszeczkę dezorganizują pracę Rady. Wczoraj był czas na to, żeby złożyć projekt, żeby nad nim dyskutować. Wczoraj Państwo nie przedstawialiście żadnych uwag, znaczy uwagi były oczywiście, ale nie było konkretnych propozycji, a nawet nie zasygnalizowaliście nam, że taki projekt będziecie przekładać, gdzie Rada Miejska pracuje głównie na komisjach, żeby nie dezorganizować pracy sesji Rady Miejskiej w Mońkach. Drugą taką niepoważną sprawą jest to, że wczoraj Państwo na komisjach głosowaliście za podatkiem za. Dzisiaj publicznie przy ludziach głosujecie już przeciw i oświadczacie, że jesteście przeciw. Były głosy za, proszę Pana. Więc no takie dla mnie niepoważne, nielogiczne, że wczoraj jak nie było publiki, nie było ludzi, byliście, mieliście inne stanowisko. Dzisiaj, gdy są kamery i są wszyscy na sali, macie Państwo inne stanowisko. Proszę bardzo, ale proszę do mikrofonu. Szanowna Rado, drodzy goście, ja uważam, że niepotrzebne są takie komentarze. Wie Pani, bo ale nie one jest są Pani... prawdziwe, ja powiedziałam to... prawdę, tak? Wie Pani, bo nie jest Pani radną od dzisiaj, że komisje tylko opiniują. Mogą pozytywnie, negatywnie wstrzymać się, a sesja jest od tego, żeby proponować właśnie nowe uchwały. Nie musimy tego robić wcale. Nie musimy, wiem o tym, nie musimy tylko tego robić na komisjach. Możemy też to zrobić na sesji. Możemy. Jak najbardziej zrobiliście Państwo. I trzeba wiedzieć, że to jest na komisjach, to jest tylko opinia. To nie znaczy, że my mamy tak samo głosować podczas sesji. To jest tak zawsze, wszędzie. Opinia się różni od tym, że ja jestem za, potem na sesji czy przeciw. My po pierwsze, a po drugie wyrażaliśmy wolę odnośnie podatków, że nie zgadzamy się, też mówiliśmy na ten temat, żeby pozostać przy tej samej i tak samo nie proponowaliśmy tylko uchwały, nie podaliśmy do głosowania naszej uchwały odnośnie diet, ale też byliśmy przeciwni temu. Mówiliśmy, że uważamy, że nie powinno tak być. I to nasze stanowisko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście każdy ma prawo zmienić zdanie, Państwo również. Można składać projekty uchwał, ale jak Państwo widzicie, możecie Państwo składać ponownie. Także w tej chwili są jeszcze jakieś komentarze do tego? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad.
Nie, nie musimy. Ona nie weszła na porządek obrad. Tak, 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 przepraszam, bo wracamy z powrotem do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Mońki. I poproszę Państwa radnych o głosowanie. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych. Dziesięć głosów za, 5 przeciw. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Miałam teraz zaplanowaną przerwę. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Mońki. Przedstawi go nam pan Marek Minkiewicz, kierownik referatu gospodarki i inwestycji. Bardzo proszę. A bardzo proszę. Bardzo proszę do mikrofonu. Dzisiejszy projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy, miasta i gminy Mońki jest wynikiem uchwały, którą Państwo poprzednia Rada podjęła 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium. W tym czasie do dzisiejszego dnia zostały przeprowadzone wszystkie czynności formalno-prawne przewidziane w ustawie o planowaniu przestrzennym, to znaczy uzgodniono ze wszystkimi jednostkami tam przewidzianymi, wyłożono do publicznego oglądu projekt zmiany studium. Chcę powiedzieć, że nikt nie zgłosił się na dyskusję, która była wyznaczona w odpowiednim czasie. Także uważamy, że projekt jest gotowy do uchwalenia. Projektem zmiany obejmuje się kilkanaście działek w różnych miejscowościach z różnym przeznaczeniem. Jest to spowodowane tym, że właściciele nieruchomości zgłosili wnioski o zmianę planu, a zgodnie z ustawą plan musi być zgodny ze studium. Niektóre właśnie z tych wniosków złożonych nie było zgodne ze studium, w związku z tym zachodzi konieczność podjęcie dzisiejszej uchwały, aby można było za kilka miesięcy przedstawić projekt uchwały w sprawie zmiany planu, który to projekt jest, był jednocześnie procedowany, z tym, że właśnie wcześniej musi być uchwalona zmiana studium. Czego dotyczą te zmiany? Otóż po pierwsze, przeznacza się kilkanaście działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego w miejscowościach Zblutowo, dwie działki 53-161 przez 1, Rybaki 13 przez 5, 13 przez 6, 40 przez 5, Oliszki 8 przez 9, 8 przez 10, 8 przez 11, 8 przez 12, Kołodzież 94 przez 1, 94 przez 2, 94 przez 3. Moniuszeczki 12. Ciesze 66 przez 3. Sikory 25 przez 1 i 62. Drugi obszar to jest przeznaczenie pod zabudowę usługową i rzemieślniczą z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na części dział 89 i 155 przez 5 we wsi Zblutowo. Następnie przeznaczenie pod zabudowę zagrodową działki numer 168 przez 7 we wsi Żodzie.
i przeznaczenie pod tereny rolne działek we wsi Kuczyn 5/5, Waśki 11/1, 38/4, 38/6. Następna sprawa to jest ujawnienie udokumentowanych złóż surowców mineralnych na działkach numer 2/24, 2/26, 2/27 we wsi Świerzbienie. Tutaj kilka słów komentarza. Otóż ustawa Prawo geologiczne i górnicze nakazuje właśnie w pewnym okresie po udokumentowaniu tych złóż wpisać te złoża do studium. W związku z tym gmina tutaj ma obowiązek wpisania tych udokumentowanych złóż. I następnie wnioskiem gminy było uwzględnienie w studium gminnego programu rewitalizacji, bo studium, wiadomo, było sporządzone w 2003 roku. Mimo następnych zmian nie była ta rewitalizacja, którą Państwo uchwaliliście, program rewitalizacji dotychczas wpisany do studium, w związku z tym dzisiaj to się wpisuje. To są wszystkie zmiany, które na dzisiejszej sesji proponuje Pan Burmistrz przyjąć i podjąć uchwałę w celu umożliwienia za kilka miesięcy, jak wspomniałem wcześniej, przedłożyć uchwałę o zmianie planu miejscowego gminy. Ten plan jest akurat w tej chwili, mogę poinformować, na etapie uzgodnień. Także za kilka miesięcy to zostanie przedstawione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt ten był opiniowany na Komisji do Spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Przedstawi go nam pan Krzysztof Sienkiewicz, przewodniczący komisji. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni goście, Komisja Spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała miniony projekt. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zatem przejdziemy do głosowania nad projektem uchwały numer 2/22/18 Rady Miejskiej w Mańkę 12 grudnia 2018 roku. Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki. Proszę Państwa radnych o głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem naszych obrad jest projekt uchwały w sprawie zmiany z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki. Przedstawi go nam też pan inżynier. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Temat jest krótki. Mianowicie w maju tego roku uchwałą Rady Miejskiej podjęto zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki 11/15 we wsi Rybaki. Mianowicie w poprzednim planie ta działka była przeznaczona pod zabudowę przemysłową, usługową, handlową z dopuszczeniem przetwarzania odpadów. Jak Państwo wiecie, tam nastąpiły komplikacje. W związku z tym podjęta została uchwała w celu wyeliminowania możliwości składowania odpadów. I w tym celu została właśnie podjęta procedura. I ten projekt po prostu nie zawiera już dopuszczenia składowania odpadów, tylko tak jak było w części przemysł, składy, usługi, handel. Na tym się kończy zmiana. Tylko dotyczy po prostu korekty pewnej. Procedura została przeprowadzona w pełni. Też na dyskusji nikogo nie było w czasie. Proszę o podjęcie uchwały w imieniu pana burmistrza. Dziękuję bardzo panu Januszewskiemu.
Projekt ten był opiniowany przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Przedstawi go nam pan Krzysztof Sienkiewicz. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Komisja do Spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, słucham państwa. Nie widzę, zatem przejdziemy do głosowania. Uchwała nr 2/23/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki. Bardzo proszę państwa radnych o głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie kolejnych umów najmu. Przedstawi go nam pan Daniel Koda, kierownik referatu gospodarki nieruchomości. Bardzo proszę. Mikrofon poproszę albo tutaj do mównicy. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Projekt uchwały dotyczy dwóch nieruchomości. Jedna jest położona przy Alei Niepodległości w Mońkach, druga przy ulicy Słowackiego. Ta druga to jest po prostu placem naszego urzędu. Obie nieruchomości są wynajmowane od wielu lat. Kończy się aktualnie umowa najmu, po prostu aktualne umowy wygasają z końcem roku. Najemcy wystąpili o przedłużenie na kolejne okresy. W związku z powyższym zaszła konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. Jest to podyktowane przepisami oczywiście ustawy o samorządzie gminnym, jak również ustawy o gospodarce nieruchomościami. Pierwsza mówi, że jeżeli nieruchomość się wynajmuje na kolejny okres, nawet krótki, prawda, to wymagana jest właśnie zgoda rady w formie uchwały. I ten warunek dotyczy obu nieruchomości. Stąd też jest ten projekt na dzisiejszych obradach. Paragraf drugi mówi, że traci moc uchwała. Więc uchwałą powyższą ten punkt był poprzednio uchwalony, prawda? Z tym, że nadzór wojewody stwierdził, że w wyniku zmiany linii orzeczniczej należałoby używać innych sformułowań. Poprzednia uchwała, właśnie ta z 14 listopada 2018 roku, była w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. I właśnie tu się zmieniło. Zalecane jest używanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu. I taka jest właśnie ta obecna uchwała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt ten był opiniowany przez Komisję do Spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Poproszę pana Krzysztofa Sienkiewicza. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Komisja do Spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała dany projekt. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Słucham państwa. Są jakieś pytania? Nie widzę. Zatem przejdziemy do głosowania. Uchwała nr 2/24/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu. Proszę o głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem naszych obrad są pytania i wolne wnioski. Tak, jeżeli państwo pozwolą, to przedstawię taką informację. Pan Mariusz Popowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, będzie przy wyjściu zbierał datki, jak co roku, na organizację Wigilii dla osób bezdomnych i samotnych, bardzo przepraszam, dla osób samotnych.
I jeżeli państwo, ktoś z państwa uważa, że powinien wesprzeć to, te działania, to bardzo proszę. Słucham państwa. Ktoś ma jakieś pytania? Bardzo proszę. Panie radny, ale do mównicy albo do mikrofonu. Pana Dwarzydekin, bardzo proszę. Problem mam taki, że w moim okręgu jest taka sytuacja, że są posesje oddalone nieco od drogi głównej, od drogi powiatowej w miejscowości Ciślak i tam są dwie posesje i taka byle jaka dróżka dojazdowa. Nawigacja najprawdopodobniej pokazuje kierowcom dowożącym paszę dla jednego z gospodarzy zamieszkałych w Kramkówce dłużej, gdzie dojazd powinien być zupełnie od innej drogi, ale najprawdopodobniej nawigacja prowadzi tą drogą asfaltową Monci Kulesze. I kierowca wjeżdża w tą dróżkę dojazdowo do małych rolników i jeśli taki samochód wjedzie 40-tonowy, dojeżdża do rzeczki, dalej droga się kończy i rozjeżdża tą drogę. I teraz tak, tam by było wskazane, może ustawić jakieś tabliczki, że droga dojazdowa do numerów. Ciślak 1, Ciślak 2. Numery domów 1, 2, tak? Tak. To jest tuż za Ciślakiem, w prawo ta dróżka odchodzi. I ta droga dalej jest nieprzejezdna dla tira, dlatego że tam jest strumyk i zbyt miękka droga, tir 40-tonowy nie pojedzie dalej, więc on stara się wycofać, ale jak wycofuje, to wtedy rozjeżdża drogę. I na tym polega problem. Dziękuję bardzo. Tak, pan Minkiewicz będzie wiedział. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zatem zamykam obrady drugiej sesji Rady Miejskiej w Mońkach. Dziękuję państwu bardzo.